Centrum Medyczne Medica, grupa PZU, do swojego zakresu usług wprowadza innowacyjne metody leczenia dla pacjentów. Przykładem tego typu działań jest PRP, czyli terapia czynnikami wzrostu, której byliśmy świadkami. Na czym polega metoda leczenia PRP? Zapytaliśmy o to doktora Andrzeja Grabowskiego, który wyjaśnił nam, na czym polega sukces tej metody. Jest to jedna z ostatnio nowoczesnych technik wprowadzanych, prawda, w lecznictwie. PRP, czyli osocze bogatopłytkowe, polega to na tym, że pobieramy od pacjenta własną krew, odwirowujemy w specjalnych wirówkach i pewne elementy owej krwi podajemy w miejsce, prawda, uszkodzone. Jak zapewnił w rozmowie z nami, ta innowacyjna metoda leczenia jest po prostu skuteczna. A kiedy możemy jej użyć? Najczęściej przy urazach, a więc wszelkiego rodzaju urazy okołostawowe, urazy mięśni, urazy ścięgien. Dlaczego to stosujemy? No między innymi z tego powodu, że pozwala to na skrócenie czasu leczenia. Pozwala też na uniknięcie konieczności leczenia operacyjnego, co do tej pory czasami było stosowane, prawda, w tego typu sytuacjach. Także właściwie same zalety tutaj możemy, prawda, widzieć w tego typu metodzie. Terapia czynnikami wzrostu jest mało inwazyjna, nie wymaga nacinania skóry, jedynie iniekcji, co ważne, nie wymaga hospitalizacji. Po zastosowaniu tej terapii pacjent nie musi przechodzić długiej i stresującej kuracji szpitalnej. Między innymi dlatego jest to świetna metoda kuracji, która może być stosowana przy leczeniu urazów sportowców. Z takim przypadkiem właśnie się zetknęliśmy. Terapia czynnikami wzrostu została podana w okolice bicepsa jednego z czołowych polskich zawodników MMA. Co było najważniejsze podczas zabiegu? Zapytaliśmy osobę, która go wykonywała. No z mojej strony najważniejszym, że tak powiem, punktem tego zabiegu było znalezienie miejsca podania, żeby no nie podać poza chorobę, poza miejsce choroby, bo wtedy ten czynnik, który podaliśmy, by nie zadziałał. Ja preferuję taką metodę głównie u sportowców po uszkodzeniach mięśni, w entezopatiach, czyli tam, gdzie są bóle przewlekłe i zapalenia przyczepów mięśniowych, mogą być stosowane tego typu preparaty w zaburzeniach wzrostu kostnego. Zdaniem doktora Bieleckiego PRP to świetne uzupełnienie rehabilitacji. Tę opinię podziela dr Radosław Król, lekarz ortopeda. Podawanie płytkopochodnych czynników wzrostu czy osocza bogatopłytkowego, jak to jest nazywane, jest znakomitą metodą uzupełniającą i wspomagającą rehabilitację przy różnych urazach mięśniowych, jak również ostatnio bardzo często spotykanych entezopatiach związanych z uprawianiem sportów wytrzymałościowych. Jest to metoda, która może nie zastąpi rehabilitacji, ale potrafi ją w znacznym stopniu poprzez wspomaganie gojenia tkanek ją przyspieszyć, ułatwić. W niektórych rzadkich przypadkach pozwala uniknąć operacji. Jest to metoda tak naprawdę dla wszystkich, którzy cierpią z powodu często przewlekłego bólu różnych przyczepów mięśniowych, jak również dla osób z urazami mięśniowymi świeżymi. Z jednej strony są to wyczynowi sportowcy, ponieważ jest to metoda dopuszczona przez komisje antydopingowe. Z drugiej strony to też nie dotyczy tylko i wyłącznie sportowców, ponieważ jest wiele urazów przeciążeniowych związanych z złą higieną miejsca pracy. Leczenie tą metodą jest w 100% bezpieczne i, co ważne dla sportowców, w pełni dopuszczane przez komisję antydopingową. Między innymi dlatego skorzystał z niej Krzysztof Jotko, czołowy zawodnik MMA startujący w lidze UFC. Jakiś czas temu wspólnie z kolegami byliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, gdzie trenowaliśmy pod okiem bardzo dobrego i sławnego zawodnika UFC, Chrisa Liebena. I już tam dowiedziałem się o takich środkach, które są w 100% legalne, nie działają na nasze zdrowie, a w 100% pomagają. Ta metoda leczenia jest według Krzysztofa Jotko bardzo pożądana, szczególnie przez sportowców. Szybkie wyleczenie dolegliwości, które jest w pełni dopuszczalne przez każdą komisję antydopingową, wpływa bowiem zbawiennie na każdy trening. Organizm bardzo szybko się regeneruje, możemy wrócić do treningów i możemy się przygotowywać bez żadnego stresu, tak? Bo
każdy wie, że jeżeli coś nas boli, to jest ciężko nam się przełamać do treningu, jednak w psychice coś siedzi w głowie, że boli cię ręka, nie będziesz uderzał ręką, czy boli cię bark, więc starasz się uciekać od tej strony, więc myślę, że to jest naprawdę najnowocześniejszy sposób i chyba jak na razie najlepszy. A dlaczego Centrum Medyczne Medica zdecydowało się na wprowadzenie tej innowacyjnej metody leczenia? Dlatego, że jesteśmy placówką kompleksową i chcemy pacjenta wyleczyć do końca. Dlatego nie ograniczamy się tylko do starych metod, wprowadzamy wszystkie innowacyjne, skuteczne metody. To po pierwsze, a po drugie dlatego, że mamy odpowiednich specjalistów, którzy potrafią to robić. Jak zapewniał prezes Medici, placówka dołoży wszelkich starań, by pozyskać wszystkie nowości lecznicze, tak by pacjent miał alternatywę i pełne spektrum wyboru metod leczenia. Co więcej, to właśnie do Centrum Medycznego Medica należy zgłosić się, szukając pomocy lekarskiej. Dlaczego? Dlatego, że postawiliśmy bardzo na szkolenia i nasi lekarze są przede wszystkim fachowcami, są dobrze przeszkoleni i my nie robimy tego w ciemno. Dzisiaj przyjechał doktor Król, który jest ekspertem w tej dziedzinie, przyjechał do nas z Warszawy, no i taki zabieg też instruktażowy wykonał. Mimo, że lekarze może robili to wcześniej, ale mamy pewność, że ten zabieg będzie przeprowadzony perfekcyjnie i skutecznie. Szczegółowa oferta Centrum Medycznego Medica Grupa PZU znajduje się na stronie internetowej cmmedica.pl.